Ja się będę wzorowała na tym zdjęciu. Esmeralda ma taki swój tradycyjny makijaż, który zazwyczaj ma na co dzień i taki bardziej odświętny. Ja stwierdziłam, że zdecyduję się na ten taki, że tak powiem, bardziej dzienny makijaż. Ona zazwyczaj nawet na co dzień w takim mocnym makijażu chodzi. No ten makijaż u niej jest zawsze taki przerysowany nawet na co dzień, więc ja też będę musiała to odtworzyć wszystko, więc tutaj spróbuję i nie tylko makijaż zrobić, ale też trochę tak przesadzić i w sumie ucharakteryzować się na nią, więc to będzie trochę trudniejsze, bo spróbuję i tak samo się ustawić do zdjęć i tak dalej, tak samo jak Esmeralda, także nie zapomnijcie wbić na mojego Instagrama, tutaj znajdziecie go u góry na Noemi Sparkle, tam na pewno znajdziecie później zdjęcia z tej sesji. To jest mój naturalny kształt brwi. Co do Esmeraldy, ona ma dosyć sporą tutaj przerwę między brwiami. Ona ma te brwi cienkie i proste. Ja się zaraz tym zajmę, że one mają tutaj taki tępy kształt, takie daszki. Dobra, teraz sprawy się trochę pokomplikowały, ponieważ nie mam podkładu, który jest ciemny. Także zmieszałam głównie mikser z NYXa z różnymi moimi podkładami, które są nieco ciemne. I uzyskałam oto taką mieszankę. Do tego dołożyłam kilka kropelek olejku do twarzy i od Revolution Pro taki mixing liquid. To są takie krople, którymi można mieszać cienie, brokaty na oczach. Ja stwierdziłam, że to też fajnie się te podkłady rozpuszczają, także połączę to wszystko ze sobą i mokrym, najlepiej czarnym beauty blenderem to wszystko ze sobą zmieszam, nałożę na twarz. Ale no z tym nie ma problemu, bo my sobie to możemy w każdej chwili rozjaśnić. Jak chłopak wróci do domu, to on się po prostu wystraszy. Tyle powiem. Więcej na oczy. Ja sobie zaraz tą twarz wykonturuję na jasno, także nie musimy się martwić, że to jest za ciemne. Mhm. I co wy na to, żebym była taką czekoladką? Od razu mam wielszy uśmiech. No super, to teraz lecimy z konturowaniem. Ja się bardzo śpieszę, bo no to mi może zająć troszeczkę. Esmeralda ma dosyć duże kości policzkowe, więc sobie to muszę jakoś mocniej wykonturować. Też niedawno od Revolution dostałam taki puder sypki Banana Light. To jest odcień taki właśnie żółtawy do bakingu twarzy. Także ja go sobie tutaj nasypię troszeczkę na tą miskę i tym samym mokrym beauty blenderem sobie to wszystko. Ok, więc teraz tak, nie za bardzo się mogę zdecydować, czy wybrać taki grafitowy smokey eye, czy brązowy, bo ona różnie się maluje, ale tak, wybrałam sobie paletkę od Vibo, Rhythm of Freedom. Ona bazuje właśnie na takich brązach, tu też ma czerń, więc ja sobie po prostu brązy z czernią pomieszam, a więc ten brzoskwiniowy trochę pod oko, bo Esmeralda ma brwi, ma dosyć wysoko podniesione, więc ja też tak muszę zrobić, co nie. Na samym dole jest odcień Pale Orange i ja ten odcień sobie nałożę na zgięcie powieki. Trochę ponad zgięcie będziemy w takie smoky eye powoli. Almond, to jest trzeci od dołu. A w międzyczasie, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to serdecznie zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, do zostawienia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z nowymi filmami i do zostania na moim Instagramie, kto chce. A kto nie chce zostać na moim Instagramie, to niech i tak tam zostanie. Tutaj kolejny z brzegu jest odcień Sequoia i ja go sobie nałożę jeszcze tutaj wyżej. Jak widać, już prawie skończyłam makijaż jednego oka. Teraz pokażę Wam, jak je wykonałam na moim oku, które jest niepomalowane. Najpierw na linię wodną oka nałożyłam sobie czarną kredkę. Użyłam czarnego odcienia The Night i jego sobie nakładam tutaj, żeby przyciemnić całe to zgięcie powieki. Teraz czarny eyeliner z Kobo.
Teraz sobie zmienię eyeliner na taki w pisaku i... No i teraz mamy mocny eyeliner. Ja jeszcze sobie tutaj w zgięciu powieki trochę więcej tego czarnego dodam. O! I takie smoky eye. Teraz brew. I tym samym czarnym eyelinerem sobie poprawiam. Staram się ją zrobić cieńszą niż moją. Przejechać nią trochę do góry. Okej, okay, oczy zrobione, brwi zrobione, to teraz najlepsza część, czyli usta. Pragnę zauważyć, że Esmeralda ma tutaj takie mocne kąciki w ustach. I ona się często tak uśmiecha. Ja w ten czas sobie wykonturowałam to i owo, czego nie będę pokazywać na filmie, bo jeżeli chodzi o konturowanie twarzy, to zdecydowanie będę musiała przyciemnić ją tu. I ona ma dosyć mocno podkreślone tutaj policzki. Tego mogę się już w końcu pozbyć. Znożę sobie taki balsam na usta, on jest powiększający, to jest takie serum Lips Up od Pharmateis. Bo Esmeralda na tej konturówce najczęściej właśnie ma błyszczyk. I teraz jeszcze mocniej wykonturuję twarz. Szczególnie tutaj te kości policzkowe. Nie po to się z tymi cyckami pieprzyłam, żeby jej teraz nie pokazać. Na Esmeraldę. O, tak wygląda look complete. Zapomniałam powiedzieć. Ja czuję się tak... tak... O, przecież ona ma jeszcze tak zawsze włosy zakręcone. Esmeraldo, przepraszam. To ma być tak. Prawda, to nie była ta od dzwonnika z Notre Dame, ta cyganka? Co tańczyła? Proszę mi. Zrobię zdjęcie. Dziwne, że to jest włącznik. Grzegorz? Fotografuj mnie. Mówię ci, powinieneś coś zaśpiewać. A jak to leciało? Czekaj, zatrzymam. Czekaj, ja... Ale Esmeralda nie lubi kole. No nie lubi śpiewać. No, ale wiesz... Polska... Nie zaśpiewam kolędy, bo Esmeralda nie lubi śpiewać głupiej piosenek. Ale to... Ja będę walczyć. Fight. A ja się ze wszystkimi żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobał mój makijaż Esmeraldy. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, żebym zrobiła makijaż na drugą siostrę Godlewską. Buziaczki.
Mm-hmm.